Eksperymentalna broń odwetowa III Rzeszy używana głównie w nalotach na Wielką Brytanię. I ta makieta tutaj stoi, bo jest związana z drugą hipotezą na temat projektu, która zresztą podobnie, tak samo jak system kwater, przynajmniej poniekąd się potwierdziła. Na początku 1945, w styczniu, kiedy Armia Czerwona była pod samym Wrocławiem, porzucono pomysł z przenoszeniem na te tereny największych szyb rządu III Rzeszy. No byłaby to bardzo głupia decyzja, ale żeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto, które poszły na drążenie tych podziemi, wydano rozkaz o przeniesieniu tutaj lokalnej produkcji zbrojeniowej. Ja już wspominałem, że możliwości faktycznie były. W Głuszycy chociażby działał zakład, który produkował części do odrzutowych Messerschmittów, więc niewykluczone, że gdyby wojna potrwała jeszcze nieco dłużej, to faktycznie ruszyłaby tutaj produkcja części do takich bomb, czy do rakiet V2. Jednak proszę Państwa, ostatecznie do żadnej produkcji nigdy tutaj nie doszło. Skończyło się na pustych rozkazach i to z dość prostego powodu. No początek 1945 to była już wojna nie do wygrania przez III Rzeszę i przynajmniej przemysłowcy, biznesmeni doskonale zdawali sobie z tego sprawę. No nikt nie chciał inwestować tak dużych pieniędzy w tak potencjalnie nieopłacalny projekt i żadna część stąd nie wyjechała.